To nie była trudna decyzja, żeby rozpocząć pisanie dziennika, bo to się bierze z takiej permanentnej chęci wypowiedzi się przeze mnie. To jest niezwykle pociągające, że już nie zakrywam się za żadnym kostiumem, za autorem, za innymi słowami, że mogę to zrobić po prostu biorąc już naprawdę pełną odpowiedzialność. To jest pociągające, a zwłaszcza kiedy się to dzieje w takim momencie dosyć ekstremalnym życia człowieka, kiedy jego życie, zdrowie jest zagrożone. Sobie myślę, że może to jedno z najpoważniejszych zadań, jakie w życiu mi przyszło spełnić. I jeżeli mogę ten mój dziennik okrasić, mówiąc kulinarnie, właśnie tym doświadczeniem, to mam poczucie, że nie tylko jest to czytadło zaspokajające instynkt ciekawości u widza, ale również pomocne może się stać. Mało powiem panu, teraz przygotowuję się do powrotu i na scenę, i do filmu. I tak sobie myślę, że dla mnie w tej chwili najważniejsze jest pokazać tym, którzy ze mną leżeli w szpitalach różnych, którzy do mnie pisali, ludziom chorym, że się da wrócić. Film francuski mówiący o sparaliżowanym człowieku i jego pielęgniarzu zdobywa jakąś nieprawdopodobną popularność w Europie. 25 milionów widzów, pokażcie mi film, który tyle osiągnął w ostatnich latach. Siedzę w pełnym kinie, ludzie ryczą, patrząc no w końcu na nieszczęście ludzkie, a ludzie ryczą ze śmiechu. Ta moja pisanina może gdzieś się wpisuje w to, że ludzie wreszcie zaczynają i o tym mówić i przestają się tego wstydzić. Chyba cierpienie naszego papieża przynosi efekty. Upublicznione cierpienie. Do tego momentu przygotowywałem. Kiedyś z panią Polonę żeśmy sobie dywagowali, że jak przyjdzie taki moment, kiedy zacznę się mijać w poglądach z młodymi, z moimi studentami, no to będziemy mogli uczyć jedynie dykcji, dobrych manier. Dlatego ja na przykład w szkole przerzucam się na przedmioty techniczne. Prowadzę przedmiot praca przed kamerą. Przerzuć ciężar ciała na lewą nogę i powiedz, że ją kochasz. No kocham cię na lewą nogę, kocham cię na lewą nogę, bo i wychodzisz z kadru. O, taka jest. I widzę, że to im jest potrzebne. I ten pamiętnik jest jakimś takim rozliczeniem się. Opowiedzenie, jaka była moja estetyka i że ja już tego nie rozumiem.